Jesteśmy na lotnisku i sprawdzimy, jak autko przyspiesza od zera do... Zobaczymy, ile pasa wystarczy. Nie da się tych 140 osiągnąć. Dobra. Finisz. Jeszcze się dłuższy pas nie skończył, ale już blisko. Także widzicie, to nie jest auto, które jest szybkie do 140. Jest to jedno z tych aut wolniejszych. Potrzeba naprawdę długiego dystansu. A jeszcze test elastyczności sprawdzimy. Teraz test elastyczności 80 na godzinę. But w podłogę. Już jest pełen gaz. No dobra, jesteśmy. Także widzicie, dużo czasu zabiera temu autku rozpędzenie się do tej prędkości. No ale cóż, 1.6, 120 koni w dieslu i 7-osobowy SUV, nie ma żartów. To nie jest silnik do szybkiego wyprzedzania. To jest silnik do ekonomicznej jazdy, co wam zaraz pokażę. Po 267 km mamy 5.6 spalanie. Spróbujcie to przebić. A po 187, 5.2.